Świętokrzyski Park Narodowy obejmuje najwyższe pasmo gór świętokrzyskich Łysogóry oraz kilka mniejszych pasm górskich. Stworzono go w celu ochrony pozostałości po ogromnym obszarze leśnym, jaki niegdyś obejmował nie tylko góry świętokrzyskie, ale także całą Wyżynę Kielecką. Charakterystycznym elementem jego krajobrazu są gołoboża na stokach Łysogór. Park ma charakter typowo leśny. Na niżej położonych terenach występują lasy sosnowe i sosnowo-dębowe. W wyższych partiach przeważają lasy bukowe oraz rzadko spotykane w Polsce lasy jodłowe. Na Górze Chełmowej rośnie najstarszy w Polsce las modrzewiowy. Żyją tu niewielkie drapieżniki, jak kuny, łasice, lisy.